Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się dzisiaj w grze Played Up. Jest ze mną dziś również... Siostra. Tak, siostra. No i tak, najprościej mówiąc, nie zapomnieliśmy o tej grze, co to, to nie. Ale... Zostajesz tam! Nie, nie zostaję. Ale tak, pozwólcie, że powiem parę rzeczy, bo zmieniło się. Po pierwsze mamy tutaj coś takiego, siostra twierdzi, że to są jakby save'y, co... Sugerując się tym wszystkim, możliwe, że pozwoli nam zatrzymać restaurację i wrócić do niej kiedy indziej na spokojnie, nie przejmując się tym, że musimy wszystko robić w jednym odcinku. Więc jej, nie będziemy musieli przerwać restauracji, ani robić 5-godzinnych odcinków. A czy tak pewnie tak wyjdzie, ale tak. Kolejna rzecz, że tu jakieś dziwne rzeczy pokroju jesień. W ogóle można to zmieniać na różne inne opcje. Jesień w będziemy miasto. Prawdopodobnie sprawdzać tą w jesień, bo tutaj jest jakiś challenge, bo społeczność, jesień. Ale z drugiej... Tak. Ale tak, wielkość grupy zwiększa się o 1 co 3 dni lub co 10 dni w przypadku nadgodzin. Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi, ale tak. Sprawdzimy sobie, jak to jesień działa. I czy mam coś więcej do dodania, poza tym, że wróciliśmy do tej gry? To, że dzisiaj robimy pierogi, bo nie wiem, czemu mamy coś takiego jak pierogi. Z mięsem! Mięsem? Okej, okay, najlepsze. Ale dobra, siostra. Recepty... Siostra, recepty możemy testować... Później, przed pierwszym dniem. Ale tak, zgnieć mąkę albo dodaj wodę, aby zrobić ciasto. Pokryj marchewki i mięso, następnie je dodaj. Użyj przycisku interakcji, czyli tego typowego, którym machamy rękoma. Aby uformować pierożki, a potem je przyrządź. Dobra, możesz spróbować. Tak. Marchewka i mięso. Roboty z pierogami. Poza tym, Stasiń, głośno jest twój ten, jak to się nazywa. Twój kontroler. Nie wiadomo czemu. Wybacz, muszę mieć go blisko, bo mam krótki kabel. Okej, okay, to wybaczcie za jakość odcinka dzisiejszego, ale no tak wyszło. Dobra, no i smażysz pierogi, oczywiście na gazie i mamy pierogi. I tyle. I podajemy. Dobra. Więc tak, pierogi, nawet nie wiem kiedy dodali. Będziemy coś takiego robić i teraz wybierz, które chcesz. Ty wybierz. A, dobra, tu mamy dużo pokoi, dużo drzwi, dużo takich rzeczy tutaj. Mikrofali nie chcę. No to ma być jakiś mini pokoik tutaj taki dziwny. A tu jest. Nie chcę. Mam za to bardzo mało miejsca na rozstawianie stołów. Podałbym chyba wziąć jednak to. Chcesz brać jakieś śmieci ze sobą? Po co ci to? Patrzę, co jest. No możemy mikrofalówkę wziąć, jeśli chcesz. Nie, mikrofala B! Nie, mikrofala przecież do steków. Dobra, tak czy inaczej, no. Zaczynamy. Jest jakiś bonus. I mam informację. O tym, jak to działa, więc akceptuj, siostra. I widzę, że zaczynamy tutaj z mniejszą ilością na początku, ale później będzie tego więcej, więc... Pierwszego dnia mamy tylko trzy grupy. Okej, dobra, to ja przedstawię tutaj stoły, żeby były tak trochę bardziej ogarnięte. I tak, ja dzisiaj mamy tylko tak, trzy grupy. Tylko trzy grupy, siostra. Wiesz, co to oznacza? No. Od razu zadzwonię po wszystkie trzy, bo mamy dwa stoły, więc to nie będzie problemów z tym. Będziemy mieć więcej gotówki, będziemy gotowi do działania. I tak, jak widzicie, jak zwykle, to ja jestem ten na wydawce. Siostra sta w kuchni. A jak inaczej? I zauważyłem, że też chyba... Po co mi zlew? Przecież dzięki temu masz szybciej ciasto na pierogi. A dobra, Jezu. No właśnie, Lamo. Zlew tym razem tobie jest bardziej potrzebny niż mnie, więc no. Gotowa? Bo ja już jestem gotowy. Dobra. Tak jak mówiłem, od razu... Czemu po trzy dzwoniłeś? Bo damy radę, spokojnie. Damy radę. Usmażysz te pierogi i mamy pojedynczego gościa. Mogłaś dać się tutaj niżej. Bym miał je od razu przy sobie. I teraz zje już będziemy mieli zaliczone. Dobra. Widzisz? Bo był pojedynczy, to... nie chciałam ciasta. Ty zrobiłaś spód do placka? Nie. Ale tak, tutaj dwa pierogi, tutaj jeden pieróg. No kto by się spodziewał? Że w restauracji, w której mamy tylko jeden typ pierogów, będą zamawiać ten konkretny typ pierogów. No kto by się spodziewał?
No mogłem się zobaczyć, oni mają czapki. No, wreszcie nie przychodzą goli. No, nie są już całkowicie nadzy, z tym się zgodzę. Wow, ale tak, tu mamy pojedynczego, to masz pieroga. Żryj pieroga. I teraz tak, tutaj oddaję talerz, standardowo. Zapomniałeś to jeszcze zgionąć. Przegramy. Nie przegramy. Trzymaj na ostatnią chwilę. Spokojnie, wiem. Ja wiem, jak to zrobić, więc damy radę. Jeśli przegram, to tylko wina tego, że robisz pod kątem te niektóre rzeczy, zamiast robić je prosto. Pod kątem właśnie ułatwia, jak nie wiem co. I ułatwia, moim zdaniem, to jest masakra. I tortura, no ale okej, okay, jak uważasz. Mi to o wiele ułatwia, naprawdę. Dobra. Więc zaliczone, jej, 41 zarobiliśmy. I biurko rezerwacji dał nam... Okej, okay, 36 w sumie. Nie jest źle. Zobaczmy w takim wypadku, co jest tutaj dalej. Więcej talerzy. Kuchenka zwykła, którą będzie można zmienić. W kuchenkę tą lepszą. Stolik kawowy i stół jadalny. Proponuję okay. Stół jadalny. Będę mógł zadzwonić już po wszystkie trzy i od razu wszyscy będą siedzieć. No dobrze. Nie, ale tak serio, to co tam chcesz, jak chcesz. Ale tak, z tego co widzę, nie mamy tutaj stołu do ulepszeń na początek. Teraz tak. Rób jak chcesz. Ja bym powiedział tak. Pierogi szybko się smażą, jak już są, więc kuchenki raczej nie potrzebujemy na razie. Nie. Ale żebym może zachował na później. Jako, że nie ma żadnej lepszej recepty. O, przy okazji jest opcja losuj ponownie, nie wiem, czy ona tam była wcześniej. Jeśli była, to bym ślepy. Okej, okay. I tak, no, na razie naprawdę... Nie zmieniłeś nazwy! Ale nie zmieniłem nazwy. Ale jaka nazwa dla pierogów? Luskarnia? Nie. Nie, siostra. Nie. Nie, ja naprawdę nie mam pomysłu na nazwy dla pierogarni. Jak inaczej, kupuję stoła. Jak już to mówiłem, postawię go tutaj. I tak. Dobra, i jak wpadnie jakiś pomysł, wtedy się ogarnie. Na razie idziemy dalej. Dobra, rób pieroga pierwszego. Robię pieroga przecie. Mamy więcej grup niż trzy? Czy jak? Dobra. Dawaj, siostra, wierzę w ciebie. Nie miałam talerza, wiem. I okej, marchewka. No, naprawdę? Musiałaś na tym pod kątem, nie mogłaś tym, który był bliżej? To. No, kuchenka. Miałaś bliżej kuchenkę, która nie była nawet pod kątem, ale musiałaś i tak na tą pod kątem iść. Widzisz, siostra, jaka jesteś niekompetentna w kwestii zarządzania pierogami, aż kelner musi za ciebie zlepiać. Jej, wreszcie musisz coś robić, a nie się obijać. A to dlatego, że kucharka jest taka niekompetentna. No wiedźma jakaś przecie. Tak. Nawet nie wiem, co ona robi w kuchni. Dobra, i klienci się już powoli denerwują, ale spokojnie, no damy radę. No to po co im dałeś? Nie dałem. To leży na stole, ale jeszcze nie mają przyjętego zamówienia, więc to się nie liczy jako ci, jak to, że już czekałem na drugą część. Widzisz? Dopiero teraz się liczy jako czekanie na drugą część. Triki talerzy w górę, siostra. Triki grania talerze w górę. Ale dobra, daliśmy radę. Dostaliśmy znowu jakieś listy z...
pisałem czy coś i chyba dzisiaj pierwsze utrudnienie. Jestem ciekawa, jakby pewien gościu od RPG-ów z nami pograł w talerze w górę. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Można go zmusić kiedyś. I tak, biurko badawcze. Okej. Okay. Sobie weź, bo umrzesz bez tego. Ale jest druciana szczotka do kibla. No wiem. Użyj, aby czyścić 3 razy szybciej. Użyj, aby bałagan na podłodze 2 razy szybciej. Szoruj, zamieć. Nie rozumiem. Ona przyspiesza też mycie naczyń. Szczotka do kibla. Nie, weźmiemy ją, definitywnie. Tylko najpierw muszę jeszcze jedną ważną rzecz zrobić. Tutaj przesunąć to. Żeby było w lepszym miejscu. I teraz tak, biurko badawcze kosztuje 40. A, mogę kupić oba. Dobra. Dobieraj. Biurko badawcze oczywiście, w ten sposób będziemy mogli... Lepszysz talerze? Co? Talerze? Chcesz ulepszać? Nie. Nie chodzi o to wszystko, tylko... Talerze tutaj trzymam, bo one mogą się potem przydać. To tak, to definitywnie talerze się przydadzą. Ja się tego nie będę ulepszał, tylko je trzymam, a stół kupiłem już na przyszłość. No i druciana szczotka, żebym szczotą od kibla straszyć ludzi. Ale ja potrzebuję szczoty do kibla, bo to ja muszę zmywać te... Chyba, ale jak masz szczotkę, to nie będziesz w sanie, siostra, chyba, jak to się nazywa. Chyba, że dam ci tutaj ten. Dobra, no można tak zrobić. Bo dobra. Ja dalej będę miała dostęp do wody. Okej, dobra. Można tak zrobić. Więc tu przemebluj jak chcesz i no i będziemy mogli zaczynać. I tym razem są 4 grupy, więc lepiej nie będę zamawiał wszystkich, jeśli już zadzwonię po drugą. Nie zamawiaj tylko. Wszystkich, jeny. Nie, po jedną zadzwonię od razu po prostu, jak zaczniemy. Okej. Okay. Ale po więcej już nie wiem. Dobra, to pierwsze co, dzwonimy po grupę. Druga rzecz, biorę szczotę od kibla, moim ulubioną. I okej, mam 2 grupy po 2. Jest muzyka w tej grze, to jest arcydzieło. No fajna jest muzyczka, z tym mogę się zgodzić. Zapominam, że trzeba pieroga zwinąć. No tak. Dobra. Ta muzyczka przyjemna, naprawdę. Z tym się mogę zgodzić. Trzecia grupa przyszedła. Dobra, macie tutaj, proszę. Nie na bałagani, bo zobaczycie, czym czyścimy nasze podłogi. Grzeczni. Grzeczni klienty. I na bałaganią, bo zobaczą, czym czyścimy nasze podłogi. Jezu, arcydzieło. Ale taka prawda. Nie chcą zobaczyć tej szczoty od kibla, którą czyścimy podłogi i talerze. Oni nie chcą jej zobaczyć. Widzisz, od razu za blat ci służy. Ale teraz mi od razu zastanawia. Czy to oznacza, że nasze toalety są bardzo czyste, wręcz idealnie? Czy oznacza to, że nasze talerze są, powiedzmy, o armacie toalet? Nie mamy toalet. Okej. Okay. My nie mamy toalet. To po co nam szczota do kibla? Idąc z humorem talerzy w górę. To po co nam szczota od kibla, jeśli nie mamy toalet? Bo ja mam wiedzieć. Dobra. Macie pierwszego pieroga. Ja wiem, że wy jeszcze nie zamówiliście, ale ja wiem, że wy chcecie te pierogi, więc macie już tutaj, cieszcie się. To co innego macie chcieć w tej restauracji? Właśnie, ciekawi mnie, jakie będą zmiany w pierogach, bo na pewno będą jakieś nowe warianty i podobne. Każde żarcie ma takie opcje. Na przykład z cebulą. No, na przykład. Tylko po prostu mnie zastanawia. Proszę mi tu nie bałaganić. Bo szczotą do kibla dostaniecie. Dokładnie. Może pod rozczochraną szczotą? Nie. Zbyt mało związane z naszym jedzeniem. Ale związane ze szczotą od kibla. Już? Koniec? Tak, już koniec. Dlatego, że gramy w jesień, przez co mamy mniej bezpośrednio grup, ale co 3 dni będą przychodzić, po prostu powoli zwiększając się. Ale dobra, pierwszy utrudniacz. Dajcie cebulówkę, Dobra. Najpierw zobaczmy, ile zrobiliśmy. Dobry wynik. Przyzwoicie. Wodorosty! Wodorosty! Błocie, panie! Kaftanie, sos sojowy czy wodorosty? Ale to się zastanawia, bo patrz, bo tu jest jedna rzecz ważna. Podczas jedzenia pierożków klienci mogą poprosić o sos. Czy to oznacza, że oni jedzą i nagle, ej, daj nam sos jednak?
Chyba tak. Ale nie. Więc wodorosty. Musimy wziąć wodorosty. I przekaz teraz wiem, jak nazwać. Zdechłe glony? Nie. Jadalnia wodnych chwastów, tak. O nie, nie mogę wodnych chwastów, bo to jest... Po prostu łącznie. Okej. Okay. Albo jadalnia wodnych traw. Nie, wodnych chwastów, niestety łącznie. Ale tak, tak samo jak Gwiezdny Klucz łącznie. Ale tak, to musi być. Jak mam wodne chwasty, to wodne chwasty. Dawaj wodne chwasty, a nie... A i przy okazji jest gorzej. Montuj. Mamy dwie grupy i każda będzie miała dwie lub trzy osoby. Więc ja muszę ten sług zrobić na trójkę. I ten też, na wszelki wielki. Będzie wesoło. Ale tylko dwie grupy. Więc nie jest tak źle. Zlew, kolejny. Stół jadalny. Właśnie, stoły. Okay. Musimy ulepszać na te wspaniałe stoły, które się dzieją posiłkiem. Gdzie się dzielą posiłkiem. Tak, więc musimy niestety zrezygnować z talerzy. Chyba, że chcesz kupić już, żeby w kącie stały na wszelki wielki. Talerze niech stoją, bo są potrzebne. Czyli kupujemy i w kącie będą leżeć, tak? Tak. Okej. Bo czasem możemy nie wyrabiać z myciem i po prostu talerze będą potrzebne. Proponowałbym te mniejsze odstawić w kąt, a te większe dać tam. Dobra. Ja zawsze używam większych przecie. Dobrze. To już jest załatwione. I przepraszam, że tak cicho siedzę, ale na kuchni trzeba mieć full focus. Tak, tak, wszyscy to tutaj wiedzą, ale dobra, zaczynamy. I tak, pierwsze co muszę... muszę to przestawić. Z tego już raczej korzystać nie będę, ale i tak wolę to trzymać na wszelki wielki. Bo wstać ten stół! Tak, tylko muszę mieć to tak ustawione, żebym widział, w jaki stół się to ulepsza. Okej. Okej, gotowa? No bardziej nie będę. To zaczynamy. I właśnie. Jak to jest z wodorostami? Po prostu wodorosty musisz smażyć na kuchence, czy jak? Nie wiem. Dobra, to ja szybko ulepszę w sensie to i zaraz... jako dodatek do środka, czy... jako dodatek... Właśnie, dlatego sprawdź, czy te wodne chwasty smażysz osobno, czy nie. Półbarowy, to jest ledny... Tak, osobno smażysz wodne chwasty. Okej, dwie porcje pierogów z wodnymi chwastami. Nie, overcooked, zapomniałam. Nie mogę ich położyć. To może najpierw musisz pierogi, nie pomyślałaś o tym? Nie. Nie pomyślałam. Dobra. I teraz tak, na pewno więcej będziemy musieli tych kredensów kupić, czy jak to się nazywa? Blatów. Kredensie. Tak, tak, blatów. Żebyś mogło po prostu wodne chwasty mieć tam rozłożone na wypadek, kiedy będą je zamawiać. Dobra. One też w miarę szybko się smażą. Ja już tutaj rzucam. Gorzej, że one robią syf. No niestety. Ich zamówienia nie przyjmuję, dopóki nie będziemy mieć gotowych już większości pierogów. Ale musi być gotowa potem, żeby mieć, jak będziemy miały te dwie pary pierogów już gotowe, żeby szybko wodne chwasty ewentualnie dorobić. I gdybyśmy mieli bardziej to rozwinięte, można byłoby fajnie zrobić automatyzację, która automatycznie po prostu szykuje wodne chwasty. Tak. Ale nie mamy na razie. Ja bym nie radziła. Co? Ty byś musiał automatyzację budować, bo ja bym nie umiała jej ogarnąć. Oczywiście, ja to jestem w stanie zrobić, tylko to jest zbyt zaawansowane. To są już smażone, dobra. Mamy dwie pary pierogów, więc ja już sprawdzam. Wszystkie z wodnymi chwastami. Jeszcze jedne pierogi musisz dorobić. Połóż w zlewie ciasto chwilowo. W czasie, kiedy będziesz kroić marchewki i tym podobne. Ja już zabieram jedne, na razie przerzucę tam. Miałem miejsce. Dobra. I widzę, że wodne chwasty komplikują sprawę dosyć poważnie. Ale to nie mieliśmy lepszej opcji. Nadal uważam, że to może być lepsze niż sos sojowy. Też. Dobra, usmaż chwasty i ja zaraz będę musiał już przekazywać. Trzeba robić samemu, czy jest gotowy? Też taka prawda. Właśnie nie wiem. O, i teraz zauważyłem fajną rzecz. Położenie jednego dania odświeża teraz. Kiedyś nie odświeżało, tylko już całkowicie spadało. Okay. Dusisz się. Wiem, że starzysz się duszę, ale spokojnie. Oni tego nie słyszeli, bo udało mi się wyciszyć. Ale mało zarabiamy. No bo nie dzwonię teraz.
po klientów dodatkowych, tak. Blat. Reduktor gazu. Wiesz. Zlew. Chyba, że ulepszamy. Stół jadalny. Nie. Musimy blaty brać. Można co prawda próbować blaty ulepszać na jakieś deski do krojenia i tym podobne, jeśli chcesz. Nie, ja bardziej mówiłam o tych automatycznych teraz. Automatyzacji to musisz trafić po prostu na ten, na taśmociąg, jako losową rzecz. Okej. Więc tak, stolik barowy jest bardzo tani, ale nie jest nam do niczego potrzebny, bo mamy co najmniej dwie osoby. Więc on jest do niczego. Bierzesz zwykły blat, czy próbujemy ci zrobić deskę do krojenia? Mi jedno. Ja bym jednak proponował na razie chociaż jeden czy dwa dodatkowe blaty zwykłe mieć. Dobra. To czekaj, to pomóż mi poustawiać tutaj. A w tym czasie też oczywiście stół jadalny znowu zarzucę. Bo jeśli dostaniemy ten, gdzie się dzielą jedzeniem, to będzie super, bo tylko jedną porcję tworzymy i wszyscy będą żyć to samo. No a jak? Dobra, to myślę na spokojnie. Przy czym ja bym nie trzymał tak daleko tego wszystkiego. Dlatego kombinuję. Trzeba niestety, bo nie jest najłatwiej. I w ogóle na przyszłość chyba będę musiał ci jeszcze podgłośnić trochę na OBS-ie albo na Discordzie, bo... Chyba tak będzie najwygodniej. No może tak, dobra. Jak się dzieje wola talerzy, bo tak. Lepiej już nie zdziałamy. Dlaczego wystawiasz tak kuchenkę tutaj? Dobra. Sztota wzięta. Zobaczymy, jaki stół tym razem się trafi. Majki rączkami. Tak. Nasz znowu barowy! Ech. Dobra. Smaż pierogi. Ja jeszcze poczekam, zanim będę oczywiście ich odbierał. Bo nie wiadomo, czego będą chcieć. No! Napadniaj się, ty ciasto! Jak będą czekać na trzecią parę pierogów, czy już jak dwie będą, to już otwierać zamówienie? Jak chcesz. Miej na uwadze, że ja jeszcze prawdopodobnie będę musiała glony dorobić. Dobra, to poczekam jeszcze na trzecią parę. Ale muszę przyznać jedną rzecz. Grać tutaj na jesieni jest ciekawym wyzwaniem, bo tutaj mamy mało grup, ale są większe, co... Teoretycznie, no... Nie jest złe, ale trochę więcej stresu dodaj, dobra. Teraz już sprawdzam. Wcale nie zważyłam. Jedne glony tylko. Bardzo przyjemne. No to lecisz. Gotowe. Tak, dostarczam już spokojnie. No. Mam nadzieję, że wam się podobają wodne chwasty, które my tutaj mamy. Ręcznie schwastowane z naszego stawu. Wiecie, zarosło nam trochę, rybki poumierały, no to stwierdziliśmy, że to zielone wykorzystamy w kuchni. Dokładnie. Nie wiemy, czym to tak naprawdę jest, ale kogo to obchodzi? Raczej nic się złego nie może stać. No tak. Wśród naszych testerów smaku 9 na 10 przeżyło, więc musi być dobrze. Muszę wymajtać, bo już się nie ruszam. Tak, rozumiem. No, to niestety to będzie problemem z glonami. Będziesz trzeba znaleźć maty podłogowe, bo one fajnie chronią przed bałaganem. Wiem, jak działa mata podłogowa. No, i coś mówi, że przydałoby się ogarnąć większą ekipę do tego wszystkiego. Czasem. Tak. Dlatego proponuję pewnego Aviema. Siostra, po pierwsze nie wymawiamy ników takich tutaj. A po drugie, przypomnę ci coś kiedyś Helga powiedziała na pewnym streamie. Dobra, no to ją ściągamy tu. Trzeba będzie, więc tak, dla wszystkich oglądających... Chyba że ona nie w tej chwili. Nie mówię, że teraz, dzisiaj konkretnie i tak dalej, ale trzeba będzie. Dobra, to ja sprawdzam. Bez glonów tym razem. Okej, fajnie się trafiło. Wow. Widzę, że słyszeli nasze mowy o tym, że jeden z testerów smaku nie przeżył. 9 na 10 przeżyło, pamiętajcie, tak, dzieci. Tak, dokładnie. Dzień 6 tak na razie idzie dosyć sprawnie, zrobiliśmy 45. Oszczędności mamy fajne, duże. Teraz ekonomiczna czy ekskluzywna? Skup się. Aby goście byli zachwyceni samym efektem wejścia tutaj.
To będzie zwiększona cierpliwość, dodatkowe pieniądze za dostarczone rzeczy, koliki zatrzymują zmniejszanie się cierpliwości celika, albo skrócony czas jedzenia i zastanawiania się. Czas na ponowne użycie tych, jak to się nazywa, chusteczek tym podobnych. Czas jedzenia skrócony o połowę, ale nie ma fazy... I tego nie rozumiem, tego. Nie ma fazy tego, że podajesz. Czyli co, że spokojnie czekają ile trzeba? Chyba. No ja bym tak to zrozumiał. Dobra, to ekskluzywne czy ekonomiczne? Ty wybieraj. I tak, mam mało grup, więc aż tak bym się nie stresował tym, że muszą szybciej jeść. Jak na razie trzy grupy mogą przychodzić, a mam trzy stoliki. Więc ekskluzywne mogłoby być dobrym wyborem, przy okazji byśmy więcej zarabiali, jeśli glony będą chcieć. Dobra. Teraz tak, zobaczmy co się trafi. Dywanik. Ale to nie jest ten dywan antybudowy. Więc tak. Zobaczmy co mamy, bo warto byłoby... Żyrandol. Mamy piękny kwiat. I malowidło. Próbowałbym to wziąć, będziemy mieć już pierwszy bonus za bycie ekskluzywnym. Okej. Tylko teraz pytanie, czy piękne kwiaty, które są za 60 i do tego jakieś inne rzeczy? Czy jak? Bo malowidło daje 1 jest za 40, żyrandol 40 za 1. To piękne kwiaty trzeba wziąć, one są dużo... Tak. Dużo tańsze. Lejniejsze i spokojny obraz, podwaja cierpliwość, oczekiwanie na żarcie. W ogóle zauważyłeś, jak się gliczuje ta tapeta? Tak, tak, piękne, piękne. I teraz tak, jeśli... bo możemy albo kupić już teraz te trzy jakby gwiazdki sobie, czyli pierwszy efekt, albo możemy zrobić coś innego. Możemy wziąć kwiaty i spokojny obraz, co spowoduje, że będziemy mogli spokojniej podawać rzeczy, bo będą dużo czekać lepiej. To spokojny obraz na pewno idzie. Kwiaty też, bo on dałem dwa już z trzech. Z kwiatki tutaj będą. Spokojny obraz zaraz gdzieś postawimy. I albo żyrandol, albo malowidło bym proponował gdzieś po prostu wstawić w sensie tutaj, do gabloty tej i w następny dzień to kupić. Zgadzasz się z tym? No ja biorę malowidło, wsadzam do gabloty na później. Jeszcze nie mamy cierpliwości kolejki lepszej, ale już niedługo będzie. Dobra, to gotowa? Bo ja już nie zamontowałeś tapety. A, tą tapetę mam zamontować, okej. Podłogi. Chińskie. Tak. Bardzo chińskie. W sumie serwujemy pierogi. No tak, i to też takie marchewka, mięso, to możliwe, że są pierożki chińskie. No. A nie niestety nasze tak. Cebulańskie pierogi, ale dobra, gotowy. A tego nie mogę zbadać, więc biorę szczotę od kibla i już czekam na ludzi. Witamy w jadalnych wodorostach. Tak. Jadalne wodorosty też mogą być, ale no. Mamy tym razem trzy osoby. Na szczęście będą dużo dłużej myśleć, więc damy radę jakoś. Nie ma na talerzu. Dzięki, że mówisz, ale najpierw chcę sobie... Dobra, dzięki. Tak. Jeśli tutaj będziesz przynosić, to ja mogę pomagać z krojeniem, bo no da rada. No rozumiem, rozumiem. Dobra, drugi pieróg. Jak będzie trzeci, to zobaczę, co oni chcą. Jak już będzie trzeci, prawie gotowy. Mam nadzieję, że... jest prawie gotowy. Dobra, to już sprawdzać? Czy jeszcze no, żeby nie? Kwasu by chcieli. Właśnie dlatego, dobra, to jak już będzie się... Dobra, teraz sprawdzam, dwa kwasy. Dobra, dwa kwasy to pół biedy. To ja dam już tego bezkwastowego. Pierwszego kwasta. I widzisz, jak teraz fajnie czekają na to jedzenie? Mhm, ładnie. Jest dobrze. Szczotkę mogę ci pożyczyć na razie, jeśli chcesz. A nie, dawał go nie tutaj. Ale dobra, jak będzie tragedia, to mów. I nie trzeba sprzątać na razie talerzy, bo mamy trzy grupy na trzy stoły, więc no. W razie mamy komfortową sytuację. Dobra. Nie, ale jest dobrze. Jest dobrze, może być. Tak mi się tęskniło za tą grą. No mi też, ale... Powiedzmy szczerze, ostatnio nie było za bardzo jak to tylko siąść. Co? Tobie się za tym tęskniło, chciałbyś. Mi bardziej za memami, które tutaj wyskakują, niż za samą grą, ale dobra. Jedne glony. Nie marchewka! Okej. No szef. Ła, siostra. Nie ma za co. Okej. Nie na połoganili nawet, więc brawo dla was. Widzę, że się boicie szczoty od kibla. O
potężna trzczota. Przecie. Ładnie, tak. Trzczota zagłady plus 10. Potęga wielkiej trzczoty. Nie, nie, nie zgniatamy ciasta, siostra. Bo wyjdzie spód do placka. Zapominam. Mięso. Ale dobrze, że mięso przynajmniej w tych pierogach. No bo nie zgniotłaś pierogów. Cichaj, to są szczegóły. I powoli tracą cierpliwość, więc zaraz będę musiał, czy tego chcesz, czy nie, już odebrać od nich zamówienia. Okej. Okay. Całe szczęście to jeszcze chwila jest, więc zdążysz chyba zrobić pieroga, zanim odbiorę zamówienia. Tak, tak. Dobra, ja już sprawdzam. To robią. Trzy chwasty. Pierwszy chwast już tam... Nie, nie muszę jeszcze. Jeszcze nie zanoszę. Okej, już mogę zanosić, mam dwie porcje chwastów. Dobra, dobra, jak wolisz. I proszę, cieszcie się swoimi chwastami. Jej, udało się! Przeżyliśmy już 6 czy tam 7 dni i jeszcze nie ma tragedii. To jest sukces na nas. Gorzej, że drugi utrudniacz się pojawia. Cebulówka, dajcie cebulówkę, to nie będzie najgorsze, i teraz, ojej, 3 albo 4 osoby będą przychodzić. Jezu. Ci już rozumiemy, na czym polega jesień. Mamy mało grup, ale są to duże grupy. Wesoło, okay. Nie powiem. Pierożki są sojowe albo cebulówka marchewkowa. Obie opcje wydają mi się okropne, ale bym proponował pójść w sos sojowy, żeby zobaczyć coś nowego. Tak, też jestem dla sosem. I teraz tak, podczas jedzenia klienci mogą powiedzieć o sos sojowy. Jeśli to zrobią, postaw sos sojowy na stoliku. Okej, czyli ja jestem od sosu. Ty bierzesz sosik. Tak, tak, o, dobra. I teraz tak, mamy dwie grupy, 3 lub 4, więc sos na razie tutaj. I ja proponuję zrobić tak na razie, na ten czas. Zabieram jeden stół. Zanoszę go tutaj. Wyłączam wszystkie krzesła. Terminal do zamawiania. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Zamówienie ze stolika zdalnie! Ale mają mniej cierpliwości. Okej, zobaczmy, co tutaj będzie i... Podaj na 4 krzesła. Jeden będzie na 4, drugi będzie na 3, bo nie jestem w stanie dwóch czwórek tutaj zmieścić. Ale dobra, pierwsza rzecz, stół. Na razie pas. Menu specjalne, umieścić. Okej. To powoduje, że jak mamy nieciekawe zamówienia, możemy im powiedzieć, wybierzcie jeszcze raz. Ciekawe, ale no, na razie nie możemy. Zwykła kuchenka, chyba aż taka potrzebna nie jest, i blat. Blat. Blat mógłbyś wstawić jedynie. Dobra, tylko najpierw malowidło, bo... Ulepszenia. No. Żeby po prostu mieć pierwszy bonus i blaty ulepszamy, okej, dobra. Może być ciężko, ale zobaczymy. Zobaczymy. A reszty chyba nie, jakoś nie potrzebuję. Nie, na razie nie, musimy oszczędzać. To jest ciekawe. Termin zamówienia, no fajna rzecz, ale nas nie stać, to pierwsza rzecz. I druga, no nie mamy już jak tego zamówić. Dobra, gotowa siostra? Gotowa. Więc biorę szczotę, ulepszam blata i zobaczymy, jak to wyjdzie. Szczoty zagłady plus 10, nie zapominajcie, dzieci. Chyba może to być deska do krojenia, chociaż nie jestem pewien. Dobra. Pierwszy pierog. Najpierw robię surowe. Jak tak myślę, czy my im przypadkiem magii nie dajemy? To jak magii wygląda? Nie, skądże znowu. Okay. To się jest bardzo podobne w smaku, tyle że sos sojowy ma inny aromat, delikatnie i jest, ale też jest bardzo słony taki. Tak, dobra. To teraz tak, trzeci pierog i będę sprawdzał, co oni tam chcą. Ale patrz, to na bank są pierogi chińskie jakieś, bo sos sojowy. Tak, glony. Na pewno. Teraz już nie ma. Teraz już nie ma co do tego wątpliwości. Nie jestem pewien, czy tylko Chińczycy tak jedzą, czy też w Japonii, w Korei coś. Więc. Żeby nie było. Na kogoś to się może obrazić. Mówimy chińskie, nie. Bo to jest uproszczenie. Jeden raz glon. Więc naprawdę przyjemne zamówienie. Już zacznę robić kolejne pierogi. Tak, zaczynaj, bo zaraz druga grupa przyjdzie. Jezu, ty nie umiesz pod kątem podnieść! No mówię, człowieku, że nie umiem. Teraz szybko biegnę po sos, bo widzę, że chcą sosa sojowego. Okej, czyli to tak działa, że po prostu jak jedzą i chcą sosa, to pojawia się te, znowu jakby to wczytywanie.
Muszę sobie umyć oczywiście, bo nasyfiły dobra, mi dobra. Pierogi. Ale okej, okay, dobra. Powiem szczerze, fajnie z tym sosem. I proszę, jeszcze używany sos możemy ponownie użyć. Jej! Jej! Nic się nie marnuje! W naszej kuchni nic się nie zmarnuje. No. Ani cebula, ani nic. Dokładnie. Pamiętajcie, my oszczędzamy na cebuli w naszych zupach, używając tej samej przez cały rok okrągły. No, dokładnie. Nawet jeśli zaczynają się pojawiać takie inne, jakieś dziwne narośle, no wiecie, to dodaje smaku naszym zupom. To dodaje smaku, no come on! Przecież takie są najpyszniejsze. Dobra, to ja już sprawdzam cukrzycą i dwa glony. Glony, okej. Ja już, bo nie, zawczasu nie będę wstawiał im na razie. Siostra, bo będzie pożar glonowy. A nie chcemy jeszcze pożarów wywoływać. Człowieku, naprawdę nie umiesz. Aż, nie i już sensia. Trzymam sosa na wszelki wielki. A ci nie chcieli sosa. Okej. Okay. Gdzież chrupali? Głuchy jesteś, że chrupali. No, a ci też chrupali, a potem nagle zawołali, że chcą sosa. Dobra. Jesteśmy w stanie jak na razie sobie poradzić. I teraz tak. Stół. Regał na tacę. Tacka. Dara, dobra tacka. Mop zagłady! Dawaj mi mopa. Z mopem... Możemy mopa wziąć w sumie, tylko nie wiem, czy on nie blokuje ci innych rzeczy. Co mi niby blokuje, he? No, daj mi na to krojenia i tym podobnych. Też kroiłeś, jak miałeś w łapce. Dobra, to tak czy inaczej, no postawię ci w kącie mopa, jak będziesz potrzebowała, to przybiegniesz sobie po niego. Ja go biorę od razu. Okej, okay, i teraz tak, blat stuje dalej. Zobaczymy najpierw, w co się blat ulepszył. Nazwisko pracy. Podwaja szybkość krojenia i ugniatania, no. Bieremy. Więc teraz wybierz to, które zamiast ci najbardziej będzie pasować. Ale nie możesz go blata. Wyrzucasz go? Nie potrzebujesz więcej? Chyba nie. Na ten dobra. Moment nie potrzebuję. To jeśli chcesz się go pozbyć całkowicie, czy na razie przełożyć w kąt? Możesz przełożyć gdzieś w kącik. Dobra, to tutaj będzie stał. I co teraz ulepszać? Kolejnego blata, czy stół? Chcesz. Ja bym proponował wrócić do stołu, bo potrzebujemy szybko metalowego stołu, żeby żarli to samo. Tak, to prawda. Dobra, no to gotowe. I ulepszamy. Majtu, moją szczotą od kibla. Majtu, szczotą od kibla, majtu, szczotą od kibla. Ej, to jest jakiś inny stół, ale zobaczymy zaraz, co to będzie. Cztery. Niedobrze. Cztery klienty. Więc tak, jeden będziesz musiała definitywnie wrzucić do zlewu później. Pierog. Dobra. Ale damy radę, wierzę zamkowym naszym. Tylko trzeba być gotowym na to, że mogą zaraz się zawołać o glony i o sos. Szczerze, glony nie są aż takim problemem. No, sos też nie, ale bardziej chodzi o to, że jeśli cztery glony będą, to może być nieciekawie. I teraz tak. Tu. Co ty robisz, człowieku? Widzę, że udało mi się ciebie nastraszyć. Tak, jak chciałem. Dobra. Cztery pierogi są, więc ja już sprawdzam, czy są glony, czy nie. Tak, cztery razy glony. Milusio. Niestety. Druga grupa idzie i to znowu czwórka, która teraz czeka na stół. Więc jest niedobrze. No wzięliśmy jesień, niestety. Tak, i teraz siostra, bądź gotowa na zabieranie szybko talerzy ze zlewu, bo musimy oczyścić ten stół, jako że to jest jedyna czwórka. Dobra, daliśmy radę. Nie, ale wiesz, no. Akurat na tyle szybko się robią, że jestem w stanie wyrobić z nimi. Ja też nie mam pretensji do tego, czy żalu o tą naszą decyzję. W końcu to jest gra komputerowa, trzeba sprawdzać nowe rzeczy, grać w nowości, a nie w kółko to samo. Ale pierogi są bardzo przyjemne, ci powiem. No tak. Na przyszłość możemy częściej brać pierogi, zgadzam się z tym.
Ja tak samo możemy brać też inne rzeczy. Przełożyć na... Dobra, sama se przełożę. Dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dawaj, siostra, szybciej, bo zaraz będzie trzeba sprawdzić, czy chcą glon, czy nie. Robię najszybciej, jak mogę. Tak, 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 dobra. Mamy trzy porcje, co jeszcze, jak ostatnia porcja będzie, to już się spytam o glony. Tylko spróbuj mi to kroić. Już spróbowałem. Spróbowałeś. Dobra, przepraszam bardzo, bo my tu mamy ofertę glonową, chcę jakieś glony, a dobra, dwie osoby chcą glony, to nie jest tak fatalnie. Przyjemnie. Drugie pójdą przez zlew, od razu mówię. Okej. Okay. Kolejne przez zlew. Widzisz, dobrze zamontowałam ten zlew. Tak, zgadzam się z tym. Jedną mądrą decyzję w życiu podjęłam. Jestem z ciebie dumny. Okej. Okay. Daliśmy radę. Nie chcę straszyć, ale następny dzień jest utrudniaczem znowu. Idę. Będą 4-5 grupy. Ej, ale my ich nawet nie pomieścimy. Stół. Mop. Kanka. Kolejny mop nie potrzebujemy. Menu specjalne. Nope. Co to za stół? Jest! Dodatki są opcjonalne. Okej, czyli częściej zamawiają chyba jakieś takie rzeczy. Rzadziej zamawiają na te, na... Jak to się nazywa? Dodatki chyba, z tego co rozumiem. No tak. Ale z drugiej strony też mniej czekają na żarcie swoje. Nie, out. Czyli nie chcemy metalowego stołu, okej. Właściwie ja już ledwo wyrabiam. To zapytań, czy znowu lepszamy stół, czy może chcesz spróbować zrobić zlew, który będzie w stanie pomieścić kilka naczyń? Nie. Te zlewy przecież nie są w stanie pomieścić tych, jak to się nazywa. Wtedy nie mogą wody dodawać. Pierogów. No, nie, pierogi można, tylko nie będzie można wody wyciągać z nich, więc będziesz musiała ugniatać ręcznie ciasto. Ale dobra. Tak czy inaczej, jeszcze tylko na szybko powiem, że to na tyle w tym odcinku. Będziemy kontynuować to w następnym, który nagramy od razu. Ale tak, mam 42 minuty, więc zobaczymy, jak w następnym odcinku wyjdzie z naszymi pierogami. I tak, mam nadzieję, że wam się to podobało. I tak, że jesteście zadowoleni z tego, jak nam to tutaj wychodzi. I tak, no, to na razie na tyle. Ja pomiędzy tym następnym odcinkiem postaram się podgłośnić siostrę, żeby była bliżej mojej głośności. No i trzymajcie się. Hej, hej! Bajo, jajo.